Witam. Dzisiaj pogadamy sobie o setach Gatherera i Przewoźnika, które powinniśmy mieć, by znacząco zwiększyć naszą szansę na przetrwanie w każdej sytuacji. Gdy zaczynacie grę, może wam się wydawać, że będąc Gathererem lub Przewoźnikiem, jesteście względnie bezpieczni. I cóż, tak i nie. Wszystko zależy, przez jakie zony przejeżdżacie, a macie ich dwa typy. Zony z full lootem, typu black zony i czerwone, oraz casual zony, czyli typowo żółte i niebieskie zony, na których praktycznie nigdy nic nie stracimy. W jaki sposób uchronić się przed straceniem swoich cennych przedmiotów na takich zonach full loot? O tym właśnie będzie ten poradnik. Po pierwsze, musicie wiedzieć, co to oznacza słowo pecker. Jest to zapożyczenie z angielskiego słowa player killer. I chodzi tutaj o gracza, który typowo poluje na innych graczy, by zdobyć ich przedmioty. Zanim jeszcze przejdziemy do głównego wątku, najpierw powinniśmy sobie powiedzieć o sytuacjach, które mogą nam zagrozić, ale w bardzo łatwy sposób możemy ich uniknąć. Przykładowo, jesteś gathererem i widzisz kogoś, kto przejeżdża obok ciebie, kiedy ty zbierasz surowce, widzisz jego czerwony pasek i sobie myślisz, no pojechał dalej, to zbieram dalej. I to jest błąd. Jeśli nie wiesz, kim był i czy mógł ci zagrozić, po prostu najlepiej odjedź z tego miejsca. Wrócisz tu za parę chwil, a być może uchronisz się od stresującej sytuacji, że gość biega na ciebie lub po prostu podchodzi na podce niewidzialności i macie jak na widelcu. Podobna sytuacja może być z przewoźnikiem. Robisz sobie przewóz do Carleonu, jedziesz sobie spokojnie najpierw przez żółte zony, po czym wjeżdżasz na czerwoną zonę. Widzisz 5 odpalonych graczy. I co teraz? Wracasz? Jedziesz? Sam nie wiesz. Najpierw sprawdź, czy na mapie nie było ostatnio skrzyneczki. Może się okazać, że liczba czerwonych graczy, którą widzisz na mapie, jest właśnie spowodowana, że te osoby podjechały na tą skrzyneczkę. Wtedy po prostu masz ikonkę na mapie, że jest skrzyneczka już dostępna i możesz przypuszczać, że ta ilość graczy czerwonych to jest właśnie na tej skrzyneczce, niekoniecznie pekerów. Jeśli ta liczba się jednak nie zmniejszy lub po prostu tej skrzynki nie ma na mapce, prawdopodobnie są to pekerzy. I tutaj jak świat stary, wystarczy po prostu wylogować się, zrobić sobie przerwę od gry, poczekać pół godzinki, nieraz godzinkę, czy nawet po prostu te 5 minut. Być może ci pekerzy zjadą z tej lokacji, a ty będziesz miał bezpieczny przejazd. Pamiętaj też, że możesz się podłączyć do dużych grup, na przykład frakcyjnych. Frakcja w większości jedzie od posterunku do posterunku. Zawsze możesz wjechać między nich i udawać, że normalnie jedziesz z frakcją. Pekerzy nie będą cię łapać, kiedy będziesz jechał w środku frakcji. Oni po prostu odpuszczą. Najprościej właśnie jechać jakąś dużą grupą. Wtedy pekerzy w 99% odpuszczają, bo boją się wywalić. Dodatkowo, jeśli zobaczysz na przykład czaszkę na mapie, a pekerów jest dość mało, możesz po prostu spróbować ominąć tych pekerów. Ostatnia czaszka powinna ci podpowiadać, w którym miejscu przeciwnik zabił kogoś. Nie wiem, wywalił się. I jak masz w miarę szybkiego monta, to możesz na pierwszy rzut oka stwierdzić, czy jesteś w stanie przejechać, czy nie. Czy zdążysz przejechać zanim oni wrócą na, powiedzmy, na swoje pozycje, czy nie? Jeśli tak, próbuj. Jeśli nie, zastanów się dwa razy. No i oczywiście, jak jest zbyt dużo pekerów, albo po prostu chcesz typowo się nie wywalić i mieć mniej więcej tą pewność, że się nie wywalisz, schowuj sobie jakąś czujkę. Jedną, dwóch, trzech kumpli, żeby po prostu oni stali na tych mapach i ci mówili od razu, zawczasu. Wjeżdżają pekerzy, cofaj, i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, jakie przedmioty nam pomogą, żebym po prostu się nie wywalili? Czy jako gatherer, czy jako przewoźnik? Zacznijmy od gatherera. Najważniejszy zawsze jest mont. Po pierwsze i najważniejsze, dopóki nie spadniesz z monta, jesteś względnie bezpieczny. Im szybszego monta masz, tym mniejsza szansa, że pekerzy cię dopadną lub po prostu zareagują. Ale szybkość ma też swoją wadę. Monty bardzo szybkie nie mają dodatkowego udźwigu, który się bardzo przydaje na gathererze, więc musisz wybrać albo udźwig, albo szybkość. Dodatkowo każdy mont posiada swoją ilość zdrowia. Niektóre monty posiadają też pancerz. Im większe te statystyki, tym łatwiej będzie ci uciec. Dam wam dwa przykłady montów, które sam bym używał na gatheringu. Pierwszym jest Gallant Horse. Jest on niezmiernie dobrym montem. Macie dobry udźwig, skilla, który daje wam chwilową nieśmiertelność, bardzo szybki, duży armor, duża pula życia. Problemem jest to, że występuje tylko w niektórych miesiącach. Dodatkowo jeszcze mamy łosia, który jest częściej spotykany, ma bardzo duży udźwig, sporą pulę zdrowia i w miarę szybki. Oczywiście, to są monty dosyć drogie. Wy możecie sobie zacząć od takiego dzika T5-kowego, ale pamiętajcie, dzik lub jelonek będą przyciągały uwagę ciekawskich oczu. I ludzie mogą sobie pomyśleć,
Skoro gościu jedzie na dziku, to pewnie jest obładowany towarem, więc takie osoby będą pierwsze na celowniku pekerów. Skoro już mówimy o montach, to muszę też wspomnieć o montach dla przewoźnika. Co prawda nie mamy ich zbyt dużo, a przewoźnik z reguły potrzebuje bardzo, bardzo duży udźwig. Tutaj mamy głównie niedźwiedzie i wołki, z czego najlepszą opcją zawsze będzie niedźwiedź gryzli z niedźwiedziem elitarnym. Przede wszystkim, że mają fajny armor, duże przyspieszenie i bardzo dużą pulę zdrowia. Ale w skrajnych przypadkach, jeśli nie potrzebujemy aż tak dużego udźwigu, zawsze możemy się posiłkować jakimś dzikiem, nawet elitarnym, czy po prostu zwykłym T5-kowym. Co do wyposażenia, to tutaj chyba nie muszę wspominać, że przyjacielem każdego przewoźnika lub gaterera jest peleryna Ford Sterling. Usuwa ona po prostu stuna, slowa i tak dalej. A więc jeśli pekerka skoczy ze stunem, a mamy pelerynę, to po prostu zostaje ona kancelowana, a my jedziemy dalej. No i pamiętajcie o tym, co wcześniej mówiłem. Póki jesteście na moncie, jesteście względnie bezpieczni. Sytuacja się komplikuje dopiero, gdy spadamy z niego. I teraz tak, co w momencie, kiedy spadamy z monta lub po prostu nie jesteśmy na nim? Jako gaterer jesteśmy raczej związani z jakimś konkretnym typem surowca, więc prawdopodobnie nosimy strój zbieracza. Każdy strój zbieracza na hełmie ma blok. Chcemy go mieć. Oraz na klacie zbieracza mamy niewidkę. Też chcemy ją mieć. Co do butów, możecie wierzyć lub nie, ale zawsze, ale to zawsze chcecie mieć zbieracza rudy. Nawet jeśli nie macie dobrze go wbitego, wystarczą takie butki tieru 4. Dlaczego? Daje on największą szybkość ruchu w grze, jeśli chodzi o buty, czyli 120% i to na 10 sekund. Jeśli jeden przeciwnik nas goni, to te butki dają nam praktycznie 100% szansy na ucieczkę. Oczywiście, jeśli nie wyłączy nam tych butów oczyszczeniem. Broń. Broń zawsze wybieramy sami, ale jeśli chodzi o jakiś przewóz lub gater, powinniśmy wybrać jedną z najsilniejszych i najmobilniejszych broni. Mamy ich 3. Miecze, dagery i kije. Chodzi w nich głównie właśnie o mobilność. Dagger i kij to na przykład upuszczacz i rochatyna. Są to typowe bronie, które pozwalają nam odskoczyć lub po prostu poruszać się szybciej. Co do miecza, tutaj może być carving lub na przykład dual swordy. One też dają nam movement, ale tutaj chodzi głównie o skilla, którego posiadamy na W. Przy wysokich speckach mamy na W antypurża, po polsku odporność na oczyszczenie, która nie pozwala usunąć z nas efektu naszych butów. Dodatkowo, nie wiem czy wiecie, ale jest żarcie, które wspomaga nas. I nie tylko nas. Jest coś takiego jak omlet awaloński. Omlet awaloński działa również na naszego monta. Jeśli przeczytacie sobie w opisie, zmniejsza on obrażenia, jakie otrzymujemy globalne. Co do potki, tutaj potka niewidka. Niewidka jest zawsze najlepszym wyborem, bo przy odpowiednim wykorzystaniu praktycznie daje nam tą pewność, że uciekniemy z każdej sytuacji. Oczywiście nie najgorszym wyborem też będzie potka powiększenia, jeśli na przykład jedziemy na wołku i w momencie, kiedy spadniemy, będziemy przeciążeni. Ta potka powiększenia zwiększa nam ogromnie udźwig, a więc będziemy mogli się jeszcze przez chwilę poruszać. Sytuacja ma się trochę inaczej, jeśli chodzi o przewoźników. Gdy jedziemy na wole lub niedźwiedziu, ponieważ te monty mają ogromny udźwig i gdy spadniemy z nich, prawdopodobnie zostaniemy przeciążeni i nie będziemy mogli się ruszyć aż do śmierci. W takim wypadku inwestujemy w przedmioty, które zwiększają naszą przeżywalność, a więc przeżywalność naszego monta. Są nimi wszystkie przedmioty płytowe. Jak wiecie, przedmioty płytowe, zbroje, mają możliwie największy armor w grze, czyli redukcję otrzymywanych obrażeń. A nie wiem czy wiecie, że zwiększają one także armor naszego monta. Poza tym, wszystkie płytowe rzeczy, typu hełm, zbroja, buty, posiadają pasywki tak zwaną odporność, która jest globalną redukcją damage'u i również wpływa na damage otrzymywany przez naszego monta, konia, woła i nas samych. Do tego, jak wcześniej wspomniałem, są omlety awalońskie, które również zwiększają tą naszą globalną defensywę. No i na końcu mamy kilka rodzajów tarcz. One również zwiększają globalną defensywę. Czemu globalna defensywa jest tak ważna? Dla przykładu, mając płytowy set, dodatkowo tarczę, omlet awaloński, łącznie mamy te 30 lub więcej procent obrony. W skrócie to znaczy, że nasz mont będzie otrzymywał tą 1/3 mniej obrażeń. Czy to od graczy,
czy to od jakichś mobów, a to tylko oznacza, że będzie dużo trudniej przeciwnikom nas zrzucić. Jeszcze tylko dopowiem, że możemy sobie zrobić zawsze broń przebudzoną. Na niej też możemy tą defensywę dodać. Czy to wszystko? Jeszcze nie. Pamiętacie system reputacji? Im wyższą reputację mamy, tym większa obrona przeciwko graczom. To też jest ta defensywa. Oczywiście, jeśli jedziemy z jakimś montem, który nas nie przeciąży, nie musimy się ubierać w ten sposób. Czyli nie musimy zakładać zbroi płytowej itd. itd. Oczywiście będziemy dostawać mniej damage'u w tego monta, jeśli coś takiego zrobimy, ale nie jest to wymagane. Natomiast jeśli jedziemy z montem, który w momencie, kiedy nas rzucą, po prostu już się nie ruszymy z tego miejsca, to musimy zwiększać jak najbardziej naszą defensywę. I teraz pomyślicie sobie, ale ja to jadę na wołku T3-kowym, tutaj też przyda ci się płytowa zbroja, tu też ci się przyda płytowy hełm, przyda ci się peleryna, przydadzą ci się płytowe buty, fajnie jakbyś miał tarczę. Wbrew pozorom, takie podstawowe rzeczy zwiększą ci tą defensywę powiedzmy o 15%, 20%, czyli 20% mniej damage'u będziesz otrzymywał. A wbrew pozorom, te 20% może cię uchronić od zgonu. Często są grupki jakieś dwóch pekerów, trzech pekerów i tam dosłownie nieraz brakuje ociupinkę, żeby cię zrzucić lub cię nie zrzucić. Ta ociupinka właśnie może przeważyć szale. Ale wróćmy do Gatherera. Co jeśli wróg nas bije albo jest już blisko nas? Po pierwsze, nie panikuj nigdy. Masz hełm, który ma blok. Zawsze możesz przez chwilę przeczekać ten jego damage. Jeśli przeciwnik użył do ciebie butów, to jesteśmy w domu. Jeśli nie, spróbuj sforsować jego buty. Na przykład, nie wiem, skacząc na Rohatynie, skacząc na Bloodletterze, żeby po prostu się od niego oddalić. Może użyje butów za tobą. Jeśli ci się to uda, włącz wtedy niewidkę. Na niewidce też nie panikuj, nie wybiegaj z tej niewidki. Goście typowo nie widzi, możesz sobie patrzeć, w którym kierunku idzie. Idzie w prawo, ty idź w lewo. I typowo jak już niewidka się po prostu kończy lub dostatecznie się od niego oddaliłeś, bo on poszedł w prawo, ty poszłeś w lewo, skocz lub typowo użyj butów, po czym używasz potki niewidki i skręcasz w nieprzewidywalnym kierunku. Na przykład gościu widzi, że biegniesz typowo prosto. Po użyciu potki skręć lekko w prawo. Niech on sobie biegnie tam prosto, myśląc, że w tamtą stronę pobiegłeś. I na końcu wsiadasz na monta. I to tyle. Wbrew pozorom, takie rozwiązania, jeśli nie panikujecie, pozwolą wam uciec od 2, 3, może nawet 5 osób. Jeśli złapią was 10 chłopa, przynajmniej możecie sobie spać spokojnie, że daliście wszystko z siebie i zrobiliście co tylko mogliście. Dodam tylko, że jak już jedziecie na jakąś lokację, dobrze zaplanować sobie podróż. Tak w razie czego, żeby móc uciec innymi drogami. Dla przykładu, zamiast jechać typowo drogą, gdzie najczęściej właśnie pekerzy stoją, zobaczcie sobie jakąś inną drogę, na przykład drogę w prawo, drogę w lewo, gdzie macie na przykład drogę awalońską i w razie czego, jeśli tam pekerzy by was złapali, żebyście mogli uciec do tej drogi awalońskiej, dostać bańkę, wsiąść na monta i znowu dalej przejechać. Wbrew pozorom to są głupie rzeczy, ale dużo ludzi o tym nie myśli i najczęściej się właśnie takie osoby wykładają. I to by było na tyle w tym materiale. Dajcie znać w komentarzach, czy był dla was przydatny. Nie zapomnijcie zostawić suba i dajcie lajka, jeśli się podobał film. Wbijajcie też na DC i na live'y, które linki znajdziecie poniżej. Tymczasem ja uciekam. Cześć!